To będzie okrążenie, patrzcie, to będzie tak. Będzie się jechać odtąd. Tu, 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 tu. To inaczej, to w drugą stronę musimy jechać. Ferrari FXX, dzięki za 11 zł, Damian. Możemy pojechać Ferrari, nie ma problemu. To jak zrobię traskę, dobra, to możemy wulkanem to przejechać. Bo wulkan nie jest taki jakiś super szybki. Dobra, tu będzie checkpoint pierwszy. Tutaj jak ktoś będzie miał auto takie jak moje Porsche, to będzie tu zawsze chopał. No i tutaj można przetestować prędkość. Tylko lepiej by się testowało chyba jakbyśmy jechali z górki, nie? Po tej autostradzie. Ale teraz będzie trzeba utworzyć właśnie wydarzenie. Tak, teraz będzie trzeba wydarzenie utworzyć. I teraz dopiero będziemy nazywać się Chip for Speed. Chip for Speed. Także uwaga. I tak, tutaj obojętnie jakie samochody. Klasa chyba tylko S2. Teraz nazwa. Właśnie. No i pięknie. Dobra, tutaj wszystkie samochody. Centenario. Mosler MT900, on jest zajebisty. Aventador Forza Edition. GT3 RS. Agera RS, proszę, jedna osoba wzięła bardzo szybki samochód. W klasie X mają, Jezu. No zobaczymy, czy dam radę. Ciśniemy. Kurde, ale ktoś tam zostawił nas z tyłu. Jak wyrwał do przodu, nie? Jezu, ale ciśnie jakimś autem. Co to tam jedzie? Co? Czym on tam ciśnie? Kurde! Ale kozak! Nie wiem, czy go podgonię. Jezu, co to za fura? Jestem bardzo ciekawy, co to tam pojechało. A zobaczymy na mecie już pewnie, bo on na 90% wygra, coś tak czuję. Fajna ta prosta jest, bardzo lubię. Tylko akurat wziąłem taki samochód, który wiecie, nie osiąga jakichś tam ogromnych prędkości. No 300 na godzinę to jest dużo, nie? Ale tutaj przydałaby się... Tutaj przydałaby się furka, która naprawdę to 430 to tak leciutko. A, to się pomylił. Zagaris, kurde, ale dobrze nim jedzie. Nim jest trudno jechać, naprawdę. Nim naprawdę jest trudno, ale on do prędkości do 430 to w mgnieniu oka się rozpędza.
Nieźle. Jego jest trudno opanować, to bardzo. Kurde, ale poszedł, zobacz. Szkoda, że tutaj na końcu nie ma tak jak w Need for Speedzie, jakichś statów, nie? Pojedynczego gracza, ile jaką prędkość maksymalną osiągnął, czy coś. Jak poszedł, ty. Ja wam mówię, on 430 to leciutko. O, fajnie, że się pobierasz tego War Thundera. Forzaton jest, Igor. No widziałem właśnie, że się tam zaczął zaraz przed wyścigiem. No i co, myślę, że fajna taka traska, bardzo przyjemna, nie? To trzeba mieć szybką furę do niej. I to taką naprawdę szybką. Jezu, co za wariat. To był Fiat 126P. Ole, poszedł. Kurczę, szkoda, że nie można tutaj statów obejrzeć. 47 tysięcy się wygrywa na tej mapce. To sporo chyba, nie? Także polecam, możecie sobie ją przetestować, zobaczyć jak chcecie. Ta traska, musicie sobie tylko wpisać, jak będziecie chcieli wyszukać. To wpisujecie tutaj. Chyba w nazwie najlepiej wpisać. Tak. Zrobił film na ten temat? Myślę, że tak, jak najbardziej, trzeba się tylko zgadać. Okej. A nie, to kreator. My musimy title wpisać. A to jak wpiszecie tutaj mów po ludzku, to powinno też chyba wyskoczyć. Zobaczymy. Nie, trzeba dokładną nazwę użytkownika wpisać, a moja dokładna nazwa to mów po ludzku V12. Okej. Ciekawe, czy duże znaki też się liczą. Nie, można wpisywać z małych znaków też. Czyli mów po ludzku V12 i tutaj macie moją traskę, jak chcecie sobie możecie przetestować, zobaczyć. Myślę, że ciekawa taka do sprawdzenia sobie swoich najszybszych samochodów.